Szczytem nieodpowiedzialności wykazała się młoda para z Radzenia Podlaskiego. 28-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta mają kwarantannę, zainstalowane aplikacje do robienia sobie tak zwanych selfie w domu, no i zrobili sobie te zdjęcia, po czym ruszyli 60 km dalej do Siedlec, żeby kupić samochód. Zostali zatrzymani w trakcie tej wyprawy przez patrol policji, przez patrol drogówki. No cóż, na samochód raczej im w tym momencie pieniędzy będzie brakowało, ponieważ karą za złamanie zasad kwarantanny to mandat nawet do 30 000 zł.